Zbliżamy się do słodyczy larawelowej, do tego co tam w trzewiach najpyszniejsze, najfajniejsze. Dzisiaj Eloquent i model. Coś o tym zapraszam. Jeżeli ktoś z Was tworzył aplikację, ale nie korzystał z jakichś frameworków, ale tak próbował sobie sam stworzyć jakiś fajny program i korzystał z PHP i baz danych, to tworzył najczęściej jakieś klasy, a nawet czasami bez klas, jakieś po prostu funkcje, którymi odwoływał się do bazy danych, żeby na przykład dodać tam jakieś wpisy albo usunąć, i tak dalej, i tak dalej. No, jak ktoś tak troszkę dojrzalej do tego podchodził, no to wiązał to w jakiś sposób y, specjalną klasę, tworzył, gdzie obiekt tej klasy mógł reprezentować na przykład jakiś rekord w konkretnej tabeli. W taki oto sposób mieliśmy taką. Y, Relację utworzoną między moimi obiektami, moimi klasami, a bazą danych, która gdzieś tam sobie przebywa, i wszystkie dane w postaci tabel też tam sobie siedzą, a mój program jakoś to łączy, prawda? No ale. Hmm. To jest naturalne, taka chęć połączenia baz danych z jakimiś klasami, metodami itd., ale chcielibyśmy, żeby to już właśnie framework nam tutaj dostarczał. I rzeczywiście jest tak właśnie w Laravelu. Zawiera on taki mechanizm, ja przeczytam, bo to napisałem tutaj. Zawiera mechanizm Eloquent, który ułatwia korzystanie z bazy danych dzięki powiązaniu obiektów z bazą danych z tabelami w bazie. Hmm? Model. Kolejne pojęcie, to taka klasa, która jest powiązana z tabelą po prostu. Czyli powiedzmy, jakieś tabela cars i model car. Tabela tools i model tool. No, bo to jest powiązanie. I obiekty tej klasy reprezentują rekordy tabeli. Czyli powiedzmy, jakbym miał taką tabelę tools, jakąś listę narzędzi w garażu, i miałbym model, czyli klasę tool, to obiekt tej klasy, jakiś jeden wpis, jeden tool. Może być właśnie powiązany z rekordem w tabeli tools w bazie danych, ale to powiązanie jest już tak sprytnie utworzone, że w zasadzie ja się nie muszę martwić jak. Ja dostaję gotowy mechanizm dzięki Laravelowi, który już jakby z automatu stosując pewne założenia, o których można się dowiedzieć, ale można też przyjąć pewne domyślne i za bardzo nie wnikać. To już wszystko zależy od tego, jak bardzo głęboko chcemy wniknąć w te trzewia Laravela. Ale generalnie dostajemy za darmo, pięknie, od razu działający mechanizm, który łączy tworzone przeze mnie modele z tabelami. To wszystko w ramach właśnie tego mechanizmu Eloquent. Przeczytajmy, co tu jeszcze na no baz grałem. Praca na modelu pozwala pracować na tabeli w bazie. Mając więc obiekt reprezentujący na przykład konkretny samochód albo pracownika, mam także dostęp do tabeli w bazie danych i do rekordu, który ten obiekt opisuje. Model nie tylko reprezentuje tabelę, ale pozwala kierować do tej tabeli zapytania, ukrywając niejako SQL. To znaczy, zresztą zaraz to w przykładach zobaczycie, że ja na przykład jakimś poleceniem już takim dostarczonym przez Laravela Save zapisuję wszystko co było w moim obiekcie, zapisuję od razu w bazie danych. Nie muszę się martwić jakim pytaniem SQLowym normalnie musiałbym to zrobić, że tam wywołać jakiś update co w jakiej tabeli, jak jaka nowa wartość. Nie muszę nawet znać w zasadzie tego SQL-a. Ja dalej twierdzę, że lepiej go znać, ale nawet jak ktoś nie zna, to poznawszy tutaj te mechanizmy Eloquenta i tak jest w stanie w zasadzie wszystkie podstawowe operacje wykonać. Oczywiście im głębiej wgryziemy się w dokumentację, tym więcej bardzo dojrzałych rozwiązań Laravelowych, uwzględniających relacje, jeden do wielu, wiele do wielu, jakieś powiązania przeróżne. To wszystko Laravel może uwzględnić, więc tutaj ja bym musiał no, z całego Laravela wszystko robić, każdy odcinek. Musiałby tutaj naprawdę być bardzo długi, więc w tym odcinku skupię się na pokazaniu, że rzeczywiście taka zależność jest utworzona i że pracując na zwykłym obiekcie, tak naprawdę będę również manipulował bazą danych. Trochę nagadam się na tym wstępie, ale chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. No więc co? Przejdziemy do jakiegoś prostego przykładu. Na początek w konsoli wpisujemy sobie takie oto polecenie: php artisan make:model Tool i minusem Tool to jest moja własna nazwa, to będzie taka klasa narzędzie, która będzie reprezentowała narzędzia. Nie wiem, może moje narzędzia w garażu, nieważne. I chciałbym, żeby ta klasa narzędzie Tool równocześnie była powiązana z tabelą w bazie danych. Laravel ma bardzo dużo takich Domyślnych założeń, kiedy będziemy korzystać z tych modeli, z tych mechanizmów tego eloquenta. I jednym z nich jest właśnie to, że jak ja sobie utworzę klasę, powiedzmy, Tool, to do tej nazwy będzie dodane S Tools i tak będzie się nazywać domyślnie tabela, którą będę chciał powiązać z moim modelem, czyli z moją, z moim, moją klasą której to obiekty będą rekordami z tabeli Tools w tym wypadku. Minusem oznacza, że nie tylko utworzę sobie pierwszy plik tego modelu Tool, tego, tej klasy Tool, ale równocześnie utworzę plik migracji, wiemy już co to migracja, czyli plik, który mi utworzy w ogóle tę tabelę. Dobra? Zobaczcie, tu jest ten plik. Ta część zaraz będzie przeze mnie omówiona, na razie nie jest to istotne, ja ją tu już dopisałem. A to co jest wcześniej to wstawia mi sam Laravel po tym PHP Artisanie. A drugi pliczek to jest utworzony o ten tutaj, zobaczcie, i ten pliczek też tutaj tej części nie miał, ale ja już też sobie to pozwoliłem wpisać, bo o migracjach było, więc o migracja domyślnie tworzy mi zobaczcie tabelę tools. Jeżeli ja podam polecenie gdzie nazwa modelu. To będzie tool. Gdybym tu wpisał car, to tam by było cars, nie? Ale wpisałem tool i został utworzony dodatkowo plik migracji. I ten plik migracji tu już ma tools. To jest takie założenie. Laravel korzysta z ogromnej ilości takich założeń, domyślnych. Można to modyfikować, o tym za chwilę. Ale te domyślne są naprawdę dobre, wystarczające. Nie trzeba za często od nich odchodzić, bo i po co? OK. To, no to już wiecie co, to dopisałem po prostu do pliku z migracjami kilka pól, kilka ustawień tejże tabeli, która zostanie w bazie danych utworzona, a i tutaj te pola to jakiś opis, licznik, czy narzędzie jest zepsute, czy nie, no i jakąś nazwę, no nawet młotek, wiertarka i tak dalej. O, dobra? Zatem te dwa pliki mamy z automatu utworzone. Gdzie jeszcze się znajdują? Może tylko pokażmy, tak dla przypomnienia. Otóż. Tool znajduje się w katalogu APP bezpośrednio tu jest. No Taka moja klasa właśnie narzędzie a cały eloquent i model sprawiają że to narzędzie będzie tajemnie powiązane z bazą danych a baza danych a ściślej z tabelą tools. A ta tabela tu jest właśnie definiowana i plik migracji to już wiecie gdzie był. On jest w katalogu z migracjami, w katalogu wyżej właśnie bazodanowym. No i co? Jak już mamy to, to utworzymy sobie taką tabelkę. Przypominam, wykonujemy to o tym poleceniem. Tutaj je wpisałem. PHP Artisan Migrate. Jak sobie teraz to odpalimy, no to co się stanie? No to zostanie utworzona baza danych. Zobaczcie, tutaj to ukryjemy, a przejdziemy sobie na chwilę do Firefoxa. O, i zobaczcie, tu zostanie utworzona struktura w tabelce Tools. I tu są te pola description, counter, broken, name, i tak dalej. Dobra? No i tak dalej tu już nie ma po name. Cicho, Nic nie wiem. O to chodzi. No dobra, to przejdźmy dalej. Aby przejść dalej, muszę jeszcze wspomnieć, że można tutaj tworząc model, utworzyć kilka innych powiązanych z modelem plików, na przykład F. Tutaj w tej opcji, oprócz minus -m, mogę jeszcze wpisać f. To będzie plik fabryk. Już wiemy, no, się utworzy plik z fabryką. Ja tutaj mam taki plik Tulfa, który się utworzył. O, zobaczcie. I tutaj będziemy sobie później generować jakieś wymyślone, zupełnie nieistotnie jakie narzędzia. No, przykładowe rzeczy będą, to naprawdę nie jest ważne. Co tu jeszcze będzie, zobaczcie. Jest jeszcze s, to się plik SIDER może utworzyć. A C to ten dosiewcy, a C to będzie kontroler. O kontrolerach było na samym początku, ale i tak jeszcze do tego wrócimy. Na razie nie jest nam to tutaj potrzebne. Skupiamy się na tej zależności. Model, baza danych, model, tabela w bazie danych. A obiekt jakiejś klasy, która dziedziczy po modelu, będzie rekordem z tej tabeli. Dobra. No to co tu mamy? Przejdźmy teraz do tego pliku, trochę się mu przyjrzymy. To jest plik tu, o tu zobaczcie, siedzi w app, o tu sobie siedzi, o tu, tu, tu sobie siedzi, widzicie? Ten plik właśnie tutaj dziedziczy sobie po modelu, tego modelu, z tego eloquenta całego, z całej tej mechaniki i sprawia, że ja mogę się bardzo mało znać na bazach danych. Jest to naprawdę fajne, żeby nie było ja uważam, że trzeba się znać na bazach danych. Ma to wiele zastosowań, i lepiej się znać, jak się nie znać. Ale nawet jeśli ktoś się zna blado, a nawet wcale, to to, co tutaj nam dostarcza Laravel, pozwala niejako uniknąć wiedzy o SQL-u. W zasadzie nie jest nam ten SQL potrzebny. Uwaga! To, co tu dopisałem, to są pewne własności, które mogę tu wkleić, jeśli moja baza danych. A ściślej tabela, ta tabela Tools, byłaby w jakiś niestandardowy sposób połączona z tą klasą Tool. Mówiąc krótko, Laravel, łącząc moją klasę Tool z tabelą Tools, zakłada pewne rzeczy, na przykład, że klucz główny, czyli ta kolumna niepowtarzalnych identyfikatorów będzie się nazywał ID i że będzie to na pewno wartość liczbowa i że będzie to autoinkrementująca się wartość, takiej, której ja nie pilnuję, ona tam każdy kolejny nowy element, on narasta. No, to nie jest odcinek z baz danych, więc zakładam, że to wiecie. Ogólnie masa jest takich założeń, które gdzieś domyślnie tutaj Laravel przyjmuje i one są dobre, nie trzeba ich zmieniać, ale mogą być sytuacje, że jednak... Wypada to zmienić. Jedną z takich sytuacji może być to, że mam już bazę danych. Chcę dopiero stworzyć jakiś model tutaj w aplikacji. Jak słyszycie jakieś dźwięki, to nie moja wina, wiecie, sąsiedzi życie. Chcę stworzyć jakiś model, ale bazę danych, a ściślej tabelę w bazie danych już mam. Powiedzmy, że miałem z jakiegoś innego programu listę narzędzi w garażu tam. I nie chciałbym tworzyć na nowo, ale wykorzystać tamtą i wtedy pewne rzeczy muszę jakby zredefiniować. O i zobaczcie, mógłbym na przykład tworząc sobie taką klasę tool, mógłbym powiedzieć, że słuchaj, powiąż ją z inną tabelą, której nazwę tutaj sobie można wpisać, tak, Protected table równa się i tutaj coś, taka własność. Jeśli tu by było, na przykład my tools albo my beautiful tools, tak, jakaś inna nazwa tabeli, niedomyślny tools. Nie ma problemu, wpisuję. O, mogę na przykład nazwę klucza mieć inną, nie id, tylko jakoś, nie wiem, number czy coś tam takiego. Nie? Dalej, klucz. Muszę o tym poinformować, mój model, mój cały mechanizm. Klucz nie musi być autoinkrementujący się. Nie? Co więcej, nie musi być liczbą, może być napisem. Dalej rekordy w mojej bazie, w tabeli, nie muszą mieć tych pól takich tam utworzony o godzinie, zmodyfikowany o godzinie, które Laravel domyślnie tam wszędzie wpycha. To jest, o to zobaczcie tutaj, ten table timestamps, to jest właśnie utworz utworzenie tych dwóch pól, które tam pamiętają, kiedy coś zostało utworzone. Nie? Albo zmodyfikowane. Zatem nie muszę, mogę tego nie mieć. Mogę tam mieć nieobecność nie tych pól. Tak, albo może mam takie, ale zupełnie inaczej się nazywają. No to te dwie linijki tutaj takie stałe się tworzy, modyfikują to. I po prostu inne nazwy pól tam mogą być. Dalej mamy możliwość, o to jest ciekawa tutaj taka własność connection, która sprawia, że Laravel nie łączy się zawsze z jedną tylko bazą danych, ma możliwość przy odpalaniu całej aplikacji, ma możliwość uruchomienia, czy połączenia się z kilkoma bazami danych. I moja tabela nie musi być w domyślnej bazie danych. Ona może być w jakiejś innej bazie danych. Nie ma problemu. Mogę to tutaj też umieścić. Domyślnie Laravel well szuka tego powiązania mojej klasy tool z domyślną tabelą z tabelą tools w domyślnej bazie danych. O tak powinienem powiedzieć. Co więcej, mogę też Przechwycić coś takiego, co się nazywa wartości domyślne. Czyli, na przykład, za pomocą cechy atributes tutaj, mogę sobie. O, popatrzcie, to, to nie mam takiego pola tutaj w tych toolsach, to jest przykład. Mogę sobie jakieś wartości domyślne do kolejnych tych kolumn, tak, w tabeli, wstawiać, jeśli nawet baza danych ich nie określa. Także tutaj te moje atrybuty, dodatkowe jakieś domyślne mogę sobie powstawiać, i kiedy będę tworzył nowy obiekt w mojej aplikacji domyślnie nowy rekord w bazie danych, powiązane to wszystko. Tak. To tam będą wpisywane pewne wartości domyślne dzięki definicji tutaj, o w tym miejscu, a nie Dzięki temu, co jest w bazie danych. Tam nawet może tego nie być. Także widzimy, że rzeczywiście Laravel odsuwa nas jakby od tej głębokiej znajomości baz danych, od pilnowania, czy tam w tej bazie danych wszystko jest pięknie i nadobnie utworzone. Czy to super, czy to nie super, to zależy jak na to spojrzeć. Ok, mamy też tu taki przykład, akurat go potrzebowałem, ale do niego jeszcze wrócę, kiedy uruchomię pewne. Wywołanie, pewną ścieżkę tutaj w naszym pliku z przykładami. Mam tych przykładów tutaj osiem. Myślę, że jak je wszystkie omówię dzisiaj. To każdy z Was już w pełni załapie, jak jest tutaj ten model pięknie powiązany z bazą danych. No to co? Po kolei jedziemy z tym koksem tutaj. Pierwszy przykład. Wasyście szumów i trzasków sąsiadów, za które przepraszam. Umieściłem wszystko w routach, wiemy już co to. Nas nie interesuje tutaj e, cały mechanizm, bo nie tworzymy takiej aplikacji, więc raczej skupiam się na tym, żeby zaprezentować pewne rzeczy, a w ten sposób mogę to zrobić szybko, bez wydziwiania. Zatem to, co tutaj zwracane jest w wyniku uruchomienia tej ścieżki, nie jest takie ważne, potem to w postmenie e, odpalimy. Nas interesuje, co się stanie, gdy odpalimy. Zatem zobaczcie, mamy prostą sprawę. Te staje się. Nowym obiektem klasy Tool. Ponieważ Tool ślicznie mi tutaj dziedziczy po modelu, to dziedziczy również wiele ciekawych narzędzi, metod własności, cech itd. Tak no i na przykład do pola name, description i counter, które odpowiadają tym kolumnom w bazie danych w tabeli Tools. Dopisałem jakieś wartości, zwróćcie uwagę: młotek, młotek ze stali chińskiej, dwa mam takie młotki, tak wiem, tam jest jeszcze pole Broken. Czy coś jest zepsute, czy nie. I ono nie ma za wielkiego sensu, bo jak mam zapamiętane, że mam dwa takie młotki, a jeden jest zepsute, a drugi nie, to ktoś powie, ale wymyślił głupią bazę danych. No głupią, bo to przykład. Nie skupiajcie się na tym. Coś utworzyłem. Mam obiekt. T reprezentuje obiekt, jest to moje jedno narzędzie. I teraz patrzcie. Save. Po prostu save. Nic więcej. Koniec. I co się stanie? No to odpalmy to w Postmanie. Idziemy do Postmana. Odpalamy, tu jest tools 1, ta ścieżka, send, boom, poszło, mam OK, nic się nie stało, dobra. To wyłączymy. Przejdziemy sobie do Firefoxa. I co tu będzie? Popatrzcie, w bazie danych jest już młotek. Zdaje się nawet, że będą dwa, bo ja jak odświeżę, o, właśnie, mam drugi młotek, bo uruchomiłem postmana dwa razy, a nie usunąłem wcześniejszego wpisu. Nieważne. Pojawiło się, jest. Nawet Wam. Odpalę jeszcze raz Postmana. Już nie będę tego pokazywał, ale Wy zobaczycie za chwilę efekt. Popatrzcie. Jeszcze raz odświeżę i znów się dodał ten młotek. Nie ma problemu. Wypełniło się pole, rekord w bazie dodany. Zwróćcie uwagę, że ja tutaj naprawdę niczego nie musiałem z samego SQLa znać ani z bazy danych. Ja po prostu zrobiłem metodę Save. Świetne. Już widzicie, że rzeczywiście jest to powiązane że ja sobie mo mogę myśleć po prostu o obiektach jakiejś mojej klasy. A tam o to już jest w backendzie w bazie danych z automatu e, obsłużone jeśli tylko zapragnę. Safe i dziękuję już siedzi już się zapisało. E, inny sposób. To jest drugi przykład insert tutaj też ale taki trochę inny. To jest statyczna metoda create nie, e, nie jest to utworzenie nowego obiektu i później praca na nim ale po prostu Taki create. Mógłbym tu nawet tego T w ogóle nie tworzyć, chociaż to T będzie rzeczywiście tym nowo utworzonym obiektem, ale gdybym tego nie miał, to też zadziała. Bo nie to T tu jest istotne, tylko sama ta metoda create. Ta metoda o taką tutaj tabelą wypełni wszystkie wymagane przeze mnie pola jakimiś wartościami, ale bym mógł tę metodę wykonać, właśnie potrzebujemy dopisać tutaj taką własność do klasy tool. Fillable, I tu wymienić te pola, które mogą być w ten sposób metodą Create wypełnione jakimiś wartościami. Zatem po to właśnie tu jest ta cecha. Wróciłem do tego przykładu. No i teraz, kiedy już wykonamy sobie ten drugi przykład, zróbmy to w postmanie, idziemy do postmanka. Robimy tutaj dwójeczkę. O. Send poszło. I też jest OK, czyli tutaj wszystko nam zadziałało. Jak przejdziemy sobie do bazy danych teraz. O, i odświeżymy. Pojawił się kolejny wpis ID 29. Widzicie, samo sobie narasta. I tu już jest klucz 10 mm z opisem klucz luzem bez zestawu. Cztery sztuki. Wszystko się zgadza. Trzeci przykład. Przykład, w którym zmienię istniejący element w bazie danych, czyli w pewnym sensie takiego Automatycznego loadingu tutaj dokonam. I tu mamy przykład z wykorzystaniem metody first, czyli po prostu pierwszy z bazy danych zobaczcie, jest to metoda statyczna. Biorę sobie moją klasę tool, która, jak wiemy, reprezentuje nie tylko moje obiekty, ale też ściśle jest związana z tabelą w bazie danych, i ta metoda first pobierze pierwszy wpis, pierwszy rekord z bazy tych metod. Przeszukujących, pobierających, przeglądających, biorących pod jakimiś warunkami jest więcej. Ja tu kilka zaprezentuję za chwilę, ale pamiętajcie, wszystkich nie, bo do wszystkich to i tak trzeba sobie zerknąć do dokumentacji. Te kursy byłyby niesamowicie długie, gdybym chciał no, całą dokumentację przerabiać, a zresztą też nie ma to za wielkiego sensu. Dobra. Ok. First. Logika. Pobrałem pierwszy z baz danych, a więc te, Powinno reprezentować obiekt klasy Tool, równocześnie powiązany z pierwszym rekordem w tabeli. Zatem, jeśli tutaj zmienię Name tego T z młotek na młotek klasyczny i sobie to zapiszę Save, to co się stanie? No to nie wiem, zobaczmy. Wywołajmy tą trujeczkę tutaj. Strict Send. Dobra. Idziemy sobie tu do bazy. Ja tak przez Firefoxa Wam to pokazuję, można by to było zrobić inaczej. Odświeżam i zobaczcie pierwszy wpis. Młotek klasyczny. Ten model, cały ten mechanizm pozwala mi pobrać dowolny, nie tylko pierwszy, dowolny element. To za chwilę zobaczycie. No i go zmieniać. Zatem proste funkcje, jakieś zwykłe first, jakieś za chwilę zobaczycie where, czy find, czy inne. I save załatwiają sprawę. Piękne powiązanie z bazą danych. No po prostu miodek, Żeby nie powiedzieć miodek. Następny przykład. Teraz dodałem sobie kliczek tool factory, bo chcę sobie wygenerować więcej takich wymyślonych narzędzi. Tam będą zupełnie absurdalne wpisy w tej bazie danych, ale to nie jest istotne. A o, na przykład takie, że nazwą narzędzia będzie jakieś pierwsze imię z naszego fakera tutaj, który nam jakieś imiona dostarczy przypadkowe. I to będą nazwy narzędzi. No więc widzicie, że wpisy będą bez sensu, ale nie o to tu chodzi. My sobie to zaraz zrobimy. Tu tylko jeszcze przypomnę polecenie, które taki plik faktorii tworzy może być wykonane w ten sposób tutaj minus model tool właśnie mówi, że to jest związane z tym tulem. Przypominam też, że tutaj composer update by się przydał, ponieważ Laravel musi tam przebudować wszystko, zwłaszcza jak jakieś nowe obiekty powstają, to trzeba sobie to zawsze tam wszystko przebudować. No, do tego już nie wracam kiedyś to, tłumaczyłem na początku tego całego kursu, kiedy omawialiśmy sobie kompozery, auto, loadingi i inne tego typu rzeczy. Także tu przypominam, że ten proces gdzieś tam zawsze trzeba wykonywać. I teraz czwarty przykład. No to jest właśnie uruchomienie, tak jak w ostatnim odcinku fabryki. My tutaj po prostu to odpalimy, może nawet z dwa razy. Zobaczcie w postmanku. O, raz sobie uruchomimy, jeszcze raz sobie uruchomimy, tam dodamy z 20 takich wpisów. Dobra. I zobaczmy, czy rzeczywiście nam się tutaj wszystko dodało. Przeglądaj, odśwież, pokaż. No jest, zobaczcie. Counter jest, jakieś losowe ilości, tak wiem, absurdalne. O, na przykład mam tutaj zielone narzędzie. O imieniu Gabriel, którego jest 470 i tak dalej. Bez sensu te wpisy, ale widzicie, jest. No i teraz, mając coś takiego, wyobraźmy sobie, że ta baza już była wcześniej zapełniona narzędziami, teraz chcielibyśmy troszeczkę precyzyjniej podbierać te dane, czyli trochę sobie takich kolekcji wybierać. Na przykład weź wszystkie młotki tylko, albo weź wszystkie y, tulsy, których imię zaczyna się na M na przykład, albo coś w tym stylu. Można tak robić, zobaczcie y, jak. Piąty przykład. Proste polecenie. Metoda statyczna ALL. Weź wszystko. I tu zwracam to wszystko. Zaraz zobaczymy. Tutaj od razu mówię ALL. Tak naprawdę zwraca coś, co tutaj się w Laravelu nazywa kolekcją, o kolekcjach jeszcze będzie. Na razie traktujcie to jako po prostu taki inteligentny zbiór wynikowy. Można to traktować na razie jako po prostu taki, taką tablicę i tyle. No więc mamy tu zbiór, ja o, od razu go zwracam. Jak sobie to w Postmanie wykonamy, to Postman jest fana bestia. Tak naprawdę nie Postman, tylko Laravel. Ale jak to wykonamy, to zostanie ten zbiór zwrócony. Zobaczcie w postaci Jsona, więc tutaj ładnie to sobie wizualizujemy. O, tu te wszystkie narzędzia w postaci już takiego wyświetlonego ładnie Jsona są. Tak, no, Wszystkie te obiekty id, daty, description, counter, broken name, wszystko jest. Cała ta lista, którą wcześniej widzieliście, jest również i tutaj. Także jak pobrać wszystkie? Prosta metoda. Wszystko weź wszystko i tyle. Dobrze, no ale to nie jest yy, wszystko. Od razu przejdziemy do szóstego przykładu, który już jest bardzo pięknym przykładem dużej intuicji, elastyczności, wygody. Yy, tak naprawdę, jeśli ktoś z was zna SQLa, to czuje, że to się ze SQLem ściśle wiąże, bo same nazwy metod statycznych, które nam tutaj dostarcza Laravel, a ściślej ta klasa model. Same te nazwy są bardzo mocno związane z zapytaniami sqlowymi ale nawet gdyby ktoś ich nie znał, a nauczył się po prostu tych metod, jak one funkcjonują, jak to działa, też pięknie będzie to chodzić. Zobaczcie. Szósty przykład. Tu metoda statyczna where. I teraz takim chainem tutaj doklejam jakby kolejne takie zależności, które chcę, żeby spełniały te moje pobieranie, to ładowanie do kolekcji tych elementów. Najpierw mówię, weź wszystko, co broken jest fałszem. No to akurat u mnie wszystkie broken to fałsz, czyli nic nie jest zepsute. Następnie posortuj według nazwy rosnąco i tutaj metoda get właśnie z tych wszystkich filtrów, byśmy tak powiedzieli, dobiera mi tutaj te elementy w kolekcję. Zatem będę mógł sobie taką kolekcję all przeglądać. Ja tutaj sobie same imiona już tylko zgrupuję do jakiejś tablicy sobie powrzucałem tutaj imiona i wyświetlam same te imiona. Zobaczmy więc co się stanie. Czyli wykonamy sobie przykład szósty. Jeśli to wyślemy, to Laravel zwraca mi wszystkie imiona obiektów. Widzicie? Posortowane alfabetycznie. Ala, Napolonia, Artur, Eryk i tak dalej. Na końcu mamy Urszulę. Super sprawa. Yy, o to dokładnie chodziło. Możemy jakiś jeden wybrać element po ID-ku, na przykład yy, metodą find, ale możemy też jakieś kolekcje elementów pobierać. Pięknie działające w dwie strony zależność. Nie? Mam obiekt mojej klasy. Z nim się wiążą rekordy. Ładuję z rekordów do obiektu. To, co jest w obiekcie, zapisuje w rekordach. Świetna sprawa, naprawdę świetna sprawa, zobaczcie ostatnie przykładziki. Kolejny przykład to tak naprawdę przykład korzystania z kolekcji, bo tutaj mam weź wszystko, a więc z bazy danych właśnie wziąłem wszystko, a teraz na tej kolekcji wszystkiego dokonuję pewnych operacji. Zatem tu jest to trochę małe nadużycie, bo. Mm, z bazą danych skończyłem pracować w zasadzie w tym momencie, natomiast teraz pracuję na kolekcji, ale to nie szkodzi. W tym przykładzie chciałem Wam pokazać, że też mogę sobie z tej bazy pobrać coś i na różne sposoby przeglądać wyniki, filtrować i tak dalej. No tu użyłem metody filter, która to znowu metoda zawiera lambda, domknięcie, gdzie określam sobie, że elementy tego całego zbioru, który tutaj został pobrany, Mam przejrzeć pod takim kątem, że własność elementów tego zbioru o nazwie Name musi być mniejsza od M, od literki M. Czyli wszystkie imiona mogą się zaczynać co najwyżej do literki M. A potem jeszcze każę mu ten zbiór posortować według tego pola Name. Jak mówię, to tutaj jest tak naprawdę operacją na kolekcjach. Do kolekcji wrócimy. Operacjami na bezpośrednio modelu, czyli bazie danych, a ściślej tabeli odpowiadającej, w zasadzie tutaj się zająłem. Tu jest taki przykład. To nie jest do końca to samo, ale to nie szkodzi. Chciałem też to tu dzisiaj już pokazać, że z tymi elementami pobranymi z baz danych mogę naprawdę robić cudawianki. Wiem, że dla Was się to wydaje w zasadzie, co za różnica, ale tutaj jest różnica, bo tutaj. Tak wyjaśnię to troszeczkę. W tym szóstym przykładzie do tego momentu pracowałem wciąż na modelu powiązanym z tabelą w bazie. A to get zamieniło mi to na kolekcję. I kolekcja została przypisana do all. Natomiast tutaj od razu pobrałem wszystko i to już mam kolekcję. Skończyła się jakby ingerencja w bazę danych. Hm? Teraz tu to już w zasadzie jest coś na kolekcji. Stąd order by sort by robi to samo, ale order by jest związane wprost jeszcze z bazą danych, a sort by już z kolekcją. To jest niuans tutaj nie jest to teraz może istotne. Chodziło mi o to, by jednak jakiś taki przykład pokazać. No i tu też te imiona sobie z kolekcji przeglądne wytnę, wyświetle, dorzucę do tablicy i samą tablicę imion zwrócę. I gdybyśmy chcieli teraz się temu przyjrzeć, to jest ten przykład siódmy, to zobaczycie, wyglądać to będzie mniej więcej tak. O. Mam tutaj te same imiona, ale do K. Tam już od M i dalej nie ma imion, czyli te urszule i tak dalej, co tam były, już ich tu nie ma. No, takie widzicie proste rozwiązanie. To i może od razu ósmy przykład, jest tu kasowanie, jest tu tylko kasowanie twarde. Jest jeszcze kasowanie miękkie, to się wiąże z tym, że twardy to po prostu wywalam z bazy również rekord. Usuwam element, niszczę element, tak, no i znika w bazie danych wpis. Natomiast mm, miękkie kasowanie polega na takiej sprytnej idei. Jak ktoś z Was robi jakieś aplikacje, to wie, że tak się często robi, w zasadzie to wskazane. Się mówi, że w internecie nic nie ginie, prawda? No właśnie, bo są takie rekordy, powiedzmy jakiś samochód miałem, listę samochodów i nagle samochód znika. Tak naprawdę nie znika, on zostaje, ale jedno z jego pól ma taką nazwę, na przykład deleted albo coś takiego, i tam można wpisać flagę fałsz, prawda, na przykład skasowany, nieskasowany. Czyli tak naprawdę nie usuwam rekordu, tylko zapamiętuję, czy on jest w śmietniku, czy nie. Tak jakby traktuję go jak skasowanego, czy jak istniejącego. No, i to miękkie kasowanie to jest tylko zmiana wartości pola, więc tak naprawdę to na razie zostawiam. Można się też temu przyjrzeć w dokumentacji. Tu pokażę Wam to twarde kasowanie, gdzie rzeczywiście usuwam coś z bazy danych, a nie tylko modyfikuję sprytnie jedną z wartości, jedną z kolumn tak, dla tych rekordów. No, to co? Przykład ósmy jest taki. Mam jakiś identyfikator i po prostu wywołuję metodę statyczną destroy i tyle, podając identyfikator. I jest jeszcze kilka innych sposobów, ale tu podałem akurat taki. Mm, tylko musimy sobie to ID namierzyć, bo zdaje się, że piątka będzie chyba nieodpowiednia. Przejdźmy sobie więc do Firefoxa. I tu powiedzmy, o, 26. Jakiś pierwszy ID. Ten młotek klasyczny. Pierwszy wpis. Jeszcze odświeże się upewnić. Tak, dobra. Z bazy wywalimy ten 26. Ten, o tym ID-ku. No to co, chodźmy tutaj. Zamiast piąteczki 26, zapisz. Idziemy do Postmanka, i tutaj sobie pyk ósemeczka jest boom. No, tu się pojawi sukces, czyli wszystko ok. To tu sprawdźmy, idziemy do bazy. Odświeżamy i co? Zaczyna się od 27. Nie ma młotka klasycznego, zostały pozostałe. Tyle na razie. Może jeszcze coś powiem na koniec. Głodnych większej porcji informacji odsyłam do dokumentacji, ale też i uspokajam, jeszcze nad tym się pochylimy w następnym odcinku, bo chciałbym Wam jeszcze pokazać, co się dzieje, kiedy mamy tabelę w bazie danych, które to tabele są ze sobą w jakichś relacjach, na przykład jeden do wielu. Czyli że dwie tabele są połączone ze sobą. Czasami są to nawet tabele, gdzie jest kilka takich powiązań. To się wiąże z tym, a wpis z tej tabeli z tamtym, a tamten z tamtym, taki szereg. Ogólnie jest tutaj naprawdę dużo jeszcze rzeczy do pokazania, choćby w zarysie, a które wiążą się z relacyjnymi bazami danych. No bo jeżeli mamy ten model, który pięknie do tych baz tam nawiązuje, no to on też musi uwzględniać te relacje. No i Laravel uwzględnia te relacje, co jest bardzo, bardzo dobre, zwłaszcza relacja jeden do wielu, z której chyba najczęściej się korzysta w przypadku prostszych. No i nie tylko projektów. Zatem jeszcze do tematu w następnych odcinkach wrócimy, a to dzisiaj mam nadzieję, że pokazało wam, że Laravel potrafi pięknie dostarczyć mechanik współpracy model, czyli de facto klasa jakaś moja własna, która po tym modelu dostaje gotowe, ukryte, zaszyte mechanizmy współpracy z bazą danych. Obiekt, rekord. Piękne powiązanie, powtarzam się, to jest piękne, smaczne, samosłodkie.